Cała ideologia zombie, w mojej opinii, ma pochodzenie z Biblii. W owe dni ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą. Będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Zacznijmy od tego, że w obecnych czasach, zwłaszcza teraz, ludzie oczekują globalnego wydarzenia, katastrofy bądź wojny, tak zwanego resetu. Widzę to po materiałach zamieszczonych w sieci, a komentarze pod filmami mówią same za siebie. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ instynktownie wyczuwamy zagrożenie i każdy z nas czuje, że zbliża się coś wielkiego. Tego roku odbyła się premiera filmu Greenland, kometa o imieniu Clark zbliżająca się do Ziemi. Jeśli to wszystko, o czym mówi ten film lub inne produkcje o podobnej tematyce są tylko fikcją, to wytłumaczy mi, w jakim celu elity budują ogromne schrony, włożone ogromny trud i wysiłek. Myślę, że wiedzą, co nas czeka. I mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Niewątpliwie jesteśmy w czasie ucisku, biorąc pod lupę historię świata, nigdy tak nie było. Mówią nam, co jest dla nas dobre i co mamy robić, ale sami nie robią i to jest właśnie ucisk. Wierzę, że wkrótce wszystko zakończy się, dlatego czas tak przyspieszył. Mamy już końcówkę roku, rzeczy dzieją się bardzo szybko, a większość społeczeństwa jest otumaniona tanią rozrywką, kiczem i tandetą. Dlatego Mesjasz powiedział, że będzie jak za dni Noego, nie spodziewali się, a wtedy przyszedł potop i zabrał wszystkich. Plan elit jest prosty i oczywisty, utrzymać masy w niewiedzy i uśpieniu do samego końca, a gdy nadejdzie koniec, ukryć się i przetrwać zniszczenie, wyjść i zapoczątkować nową cywilizację. Innymi słowy, stworzenie chce przechytrzyć Stwórcę. Zatem ten czas dzieli się na dwa etapy, ucisk oraz gniew Boży. Zgodnie z obietnicą Stwórca powiedział, że nigdy więcej nie będzie potopu. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa, a na znak przymierza kładę łuk mój na obłoki nieba. Tym razem Najwyższy spali całą ziemię ogniem, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Każdy wierzący, który pełni wolę Ojca i ma wiarę Jezusa, nie jest przeznaczony na gniew Boży. To będą straszne czasy, dlatego Biblia mówi, że w owe dni będą ludzie szukać śmierci, ale jej nie znajdą, będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. Bracia i siostry, uchodźcie z Babilonu, zbliżcie swe serca i nakłońcie ucha, czas końca jest bliski, wróćcie na ścieżkę sprawiedliwości, ratujcie dusze wasze, gniew Boga jest bliski, bo oto nadchodzi dzień palący jak piec. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.